Mówisz Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest środa, 7 września, 15 minut po 21. Zaraz powiem, dlaczego ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że ja Państwa mam. Przecież jak ja bym Państwa nie miał, to ja miałem dzisiaj taki dzień, że ja w ogóle nie usiadł. A tak, usiadłem. No i teraz posiedzę. Dzisiaj pan prezes Jarosław mówił w Karpaczu, o ważnych sprawach mówił, ale jest kolejność dziobania, bo nasz naczelny dzisiaj dla TVP Info zlikwidować też mówił o ważnych sprawach, o zmiennej reakcji polityków Platformy na reparację, mówi Tomek Sakiewicz. Grzegorz Schetyna i Radosław Sikorski, którzy na gorąco komentowali raport o stratach wojennych, stwierdzili, że Polsce żadne reparacje się już nie należą. Początkowo podobnego zdania był Donald Tusk, jednak ostatecznie wyraził nawet gotowość pomocy w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Tusk powiedział tak: tu trzeba profesjonalnej, solidarnej i niejutrzącej akcji. Trzymam kciuki za wszystko, w tym za rząd PiSu i jego dyplomację, bez przekonania, że oni potrafią to zrobić. No i właśnie do tych chaotycznych reakcji Platformy Obywatelskiej na antenie TVP Info zlikwidować odniósł się Tomek Sakiewicz. Powiedział nasz naczelny tak: lojalnie wobec Berlina zaczęli bronić interesów Niemiec, tak jak w każdym pierwszym odruchu, kiedy jest kontra między interesami polskimi i niemieckimi. Platforma w pierwszym odruchu szuka w miarę strawnego dla swojego elektoratu sposobu bronienia interesów niemieckich. W pierwszym odruchu zaczęli stosować tę swoją socjotechnikę, zalewać internet przy pomocy różnych narzędzi. One nagle musiały zmienić zdanie, bo okazało się, że to jest przeciwskuteczne, że obrona interesów Niemiec w sprawie reparacji tak wprost jest bezczelna i powoduje, że Platforma traci i nie będzie miała w przyszłości możliwości reprezentowania interesów Berlina, bo będzie coraz słabsza. Więc zaczęli mówić to, co się podoba, przynajmniej ich elektoratowi. A podoba się w tej sprawie to samo, co elektoratowi PiSu, czyli trzeba walczyć o te reparacje. Tylko że oni to zrobią lepiej. Jak lepiej, to nie wiadomo, bo gdy rządzili, to nie kiwnęli palcem. Natomiast stawiając takie ale, to rozbijają jednak to wspólne stanowisko, czyli de facto dalej chodzi o to, żeby blokować reparacje tylko innymi metodami, mówiąc: jesteśmy za, tylko inaczej. No naczelny ma rację, ale nie do końca. Moim zdaniem to ostateczne podsumowanie stanowiska Platformy wobec reparacji wyraziła Izabela Leszczyna. Zaraz to Państwu pokażemy. Przypominam, że Leszczyna to jest kandydat Platformy na feminatywy, na premierkę, bardzo poważny kandydat Platformy na premierkę. No to jest taka, nie, to nie jest Tęgi Łeb, no bo Tęgi Łeb to jest Kierwiński, ale ona jest analityczką, strategiem ekonomicznym Platformy, taka z niej polityczka, tak. I ona wypowiedziała śmiałą myśl, w sumie dla nas bardzo smutną i tragiczną, bo postawiła taką tezę, która przecina i kończy jakiekolwiek w ogóle spekulacje na temat tych ewentualnych reparacji. Nie, to jest koniec wszystkiego. No. Proszę uważnie posłuchać, krótki film to będzie. Proszę uważnie posłuchać, co tym razem wyraził język giętki pani poseł Leszczyny. To są takie słowa otuchy kierowane do Niemców, ale no, zawierają pewną ważną informację dla nas Polaków również. Uwaga, Telekino, bardzo proszę, tylko proszę to oglądać uważnie, bo to jest naprawdę krótki film. Codziennie w naszym kraju umiera 45 tysięcy osób z powodu smogu. Codziennie w naszym kraju umiera 45 tysięcy osób z powodu smogu, czyli no, jest nas tam te 37, tak? Milionów. Nie, bo ja o biliardach sztuki myślę. No to jakby nie liczyć, to 45 tysięcy dziennie. Czyli Niemcy nie muszą się już obawiać tych reparacji, bo w tym tempie to do końca przyszłego roku nie będzie i Polski, i Polaków. No tak, wszyscy umrą. Dokładnie tak jak w takim japońskim filmie. Ja kiedyś oglądałem taki japoński film. No bardzo mnie zaintrygowało, czym to się skończy. Dlatego, że fabuła polegała na tym, że po kolei umierał każdy członek rodziny.
No i też czekałem na tę puentę, co tam się wydarzy, tak? Na końcu. I na końcu było tak, że umarł ostatni członek rodziny i był koniec, skończył się film. No i coś takiego właśnie, no bo to inna kultura jest, nie ma się z czego śmiać. Coś takiego właśnie wieszczy nam ta chora Wernychora, czyli poseł Izabela Leszczyna. Codziennie umiera 45 tysięcy Polaków. Proszę Państwa, portalowi do rzeczy pan profesor Antoni Dudek, politolog, historyk z UKSW, udzielił takiego krótkiego wywiadu, odpowiedział na kilka pytań. To jest naprawdę niedługa rozmowa, więc ja ją przytoczę, bo to jest bardzo charakterystyczny sposób myślenia dla pewnej części tego szalenie opiniotwórczego środowiska. Zaraz się Państwo zorientują, o co chodzi. Damian Cygan, redaktor Damian Cygan z portalu do rzeczy, pyta tak. Czy Jacek Kurski, odwołany niespodziewanie z funkcji prezesa TVP, padł ofiarą wewnętrznych rozgrywek w koalicji? I co mówi pan profesor Dudek? W tej sprawie jesteśmy skazani na spekulacje, ale ja mam hipotezę, która najbardziej mnie przekonuje i myślę, że za jakiś czas będzie można ją zweryfikować. Sądzę, że w sprawie Kurskiego chodzi nie tyle o wewnętrzne rozgrywki w Zjednoczonej Prawicy, ile o relacje między prezesem Kaczyńskim a prezydentem Dudą. Prezydent już raz próbował bardzo stanowczo pozbyć się prezesa Kurskiego i wiemy, jak się to skończyło. Myślę, że poczuł się osobiście upokorzony tym, jak to się wtedy odbyło. Kurski wrócił na stanowisko po kilku czy kilkunastu tygodniach, a prezydent ewidentnie został oszukany. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że PiS będzie potrzebował podpisów prezydenta pod kolejnymi ustawami. Mówi się głównie o tej przesuwającej wybory samorządowe, co budzi olbrzymie emocje, bo w moim przekonaniu prezydent będzie musiał po raz kolejny spuścić zasłonę milczenia nad wymogami konstytucji, które mówią o kadencyjności władzy i konieczności ich przestrzegania. Być może to jest warunek prezydenta, który powiedział Kaczyńskiemu: panie prezesie, jak pan chce jakiekolwiek moje podpisy oglądać, to żegnamy prezesa Kurskiego. Ten scenariusz najbardziej mnie przekonuje, ponieważ nie widzę innych powodów dymisji prezesa TVP, bo nikt inny w obozie władzy nie ma takich możliwości, żeby nakłonić prezesa Kaczyńskiego do pozbycia się jednego ze swoich najwierniejszych współpracowników. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, to jest już pytanie następne redaktora Cygana. Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk powiedział, że najbliższe wybory będą dotyczyć również reparacji. Czy to znaczy, że ten temat zostanie podniesiony akurat w tym momencie na potrzeby kampanii wyborczej? Nie mam co do tego cienia wątpliwości, mówi profesor Dudek. Poseł Mularczyk mówi w innym wywiadzie, że raport o stratach wojennych był właściwie gotowy od 2018 roku i że czeka na decyzję polityczną i w końcu się doczekał. Kaczyński ma w szufladzie różne tematy na czarną godzinę i ten wydał mu się najbardziej atrakcyjny, więc go teraz wyciągnął. Myślę, że pewną rolę odgrywa też niezadowolenie prezesa Kaczyńskiego z tego, jak skończyła się rozgrywka o pieniądze z KPO. Innymi słowy, nie udało się wygrać z Brukselą, a ponieważ dla prezesa PiS Bruksela i Berlin to właściwie to samo, więc postanowił odkuć się Niemcom za porażkę w sprawie KPO. Pozostaje pytanie, czy wiosną po ciężkiej zimie Polacy będą jeszcze chcieli słuchać o bilionach z Niemiec po tym, jak Niemcy już właściwie odpowiedzieli, choć jeszcze formalnie żadnej noty ze strony polskiej nie dostali. Natomiast kluczowa sprawa jest taka, że nie słychać głosów poparcia dla żądań Polski na świecie, gdyby na przykład w Stanach Zjednoczonych uznano reparacje za ważny temat i że Polsce się coś należy od Niemiec, to byłoby trzęsienie ziemi. Wtedy prezes Kaczyński mógłby uznać siebie za ważnego gracza, który pozyskał najpotężniejsze mocarstwo dla swoich żądań. Na razie prezes PiS odgrywa przedstawienie na użytek wewnętrzny i zobaczymy, ile osób się na to nabierze. Gdybyśmy dostali te biliony nawet w ciągu trzech dekad, bylibyśmy jak szejkanat naftowy. Ale nie dostaniemy, więc pozostaje pytanie, ile jest naiwnych, którzy w to uwierzą. Czy deklaracja Donalda Tuska w sprawie aborcji do 12 tygodnia ciąży definitywnie zamyka sprawę jednej listy opozycji na wybory? To już jest ostatnie pytanie. No i odpowiedź profesora Dudka. Może nie definitywnie, ale czyni ją praktycznie niemożliwą. Ta deklaracja Tuska będzie podnoszona, bo oczywiste jest, że dla Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Szymona Hołowni tak kategoryczne postawienie sprawy jest raczej wykluczające. Pytanie brzmi, czy mimo to opozycji uda się stworzyć dwie listy. Bo o ile wspólna lista PSL Koalicji Polskiej i Polski 2050 jest bardzo prawdopodobna, o tyle potencjalna lista Koalicji Obywatelskiej i Lewicy wydaje się niezwykle trudna. Można stwierdzić, że tą deklaracją Tusk wyciąga rękę do Lewicy i usuwa pewne przeszkody, ale widać wyraźnie, że tam są inne bariery niż tylko stosunek do aborcji. Aborcje, proszę Państwa, zostawmy. Ja wiem, Pani Bożenko, tylko jeszcze chwilkę. Pani Bożena czeka. Aborcję zostawmy, bo to jest dla Tuska wyłącznie instrument, żeby sobie tam porządkować tę sytuację polityczną w sprawie aborcji. Tusk miał różne zdania, zmieniał zdanie we wszystkich możliwych kierunkach, chociaż niby to jest taka kwestia światopoglądowa, tak? Czyli no, jemu się ten światopogląd zmienia w zależności od aktualnej potrzeby politycznej.
Teraz ta aborcja jest bardzo wygodnym straszakiem wobec Hołowni i Kosiniaka-Kamysza i aborcją jest bardzo łatwo szachować Czarzastego, Lewicę, więc Tusk na temat tej aborcji tak się wypowiada, jak się wypowiada. Natomiast Kurski, jak pan profesor Dudek stawia taką tezę, że nam chodzi o prezydenta, to ja postawię inną, bo moim zdaniem, proszę państwa, nie, trzeba połączyć się kropki, tak? Moim zdaniem powód jest inny. Kto nocami ogląda w telewizji Rodeo? Pamiętają państwo, tak? No. A kto był na urlopie ostatnio i no siłą rzeczy miał więcej czasu, żeby patrzeć w telewizor i czegoś w tym telewizorze nie zobaczył? Tyle kanałów TVP, a żadnego Rodeo nie było. No, mówił prezes, że dosyć tego. On to wprawdzie mówi w innym kontekście, ale no generalnie jest w takim nastroju, tak to rozumiem. Natomiast co do tych reparacji, bo tutaj pan profesor mówi właściwie to samo, co pan marszałek Grodzki, tylko on tego tak nie nazywa. Co dzisiaj powiedział pan marszałek Grodzki, to zaraz państwu pokażemy. Ale pani Bożenka się tyle naszykała. Pani Bożena Zamościa, kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Powiem panu tak, jak dzisiaj usłyszałam, jak Scholz definitywnie twierdzi, że reparacje, prawda, nie należą się nam i tak dalej. Ja powiem panu tak, oni ale w ogóle... Niemcy też nie dostali żadnych reparacji. Panie Jacku, ja powiem panu tak, oni są bezczelni, niech się cieszą, że myśmy wystawili tylko tyle, taką kwotę. Bo to, co oni, jeżeli oni nam w 75% zniszczyli gospodarkę, to oni by zostali z torbami. Z torbami. Oni niech się cieszą i błogosławią i na kolanach niech te pieniądze przyniosą, bo my im tak wedrzemy z gardła. Powiem panu, pamiętam jak przyjechał bodali, że prezydent amerykański Bush, ale chyba senior, jakkolwiek wtedy był właśnie też w Polsce, bo to chodziło wtedy o to pojednanie i tak dalej. I powiem panu tak, była taka wstawka, wie pan, i to się już później nie powtórzyło. Nie wiem, czy ktoś podsłuchał rozmowę taką dosłownie minutową, dwuminutową Kola i Busha, jak Kol wręcz powiedział do Busha, proszę was tylko nie poruszajcie tematu reparacji. I wiem, że to była taka króciutka, ona gdzieś może jest nawet w telewizji, w archiwach, bo ja to pamiętam jak dziś. I mamy jasność w temacie, ale czasy się zmieniły, historia się zmieniła i w tej chwili mam nadzieję, że Stany w jakiś sposób coś nam pomogą w tym temacie. Bo powiem panu, co to za naród, jeżeli on się wzbogacił na krwi naszej przede wszystkim. I no już nie mówię o Żydach, ale i tak zniszczyć kraj. I oni mają czelność mówić że myśmy podpisali coś tam. Nic żeśmy nie podpisywali. Pit na wodę, fotomontaż. I bardzo dobrze, że ten raport się ukazał w tym momencie, bo akurat mają... trochę do tyłu, jeżeli chodzi o opinię w ogóle na świecie, Niemcy. I mówię jeszcze raz, my im to z gardła wydrzemy, a to, że taka suma, to mówię, niech się cieszą, że tylko taka. To raz. Co, wczoraj też się uśmiałam z tą panią Sztuką. Wie pan co, naprawdę, no jeżeli my kształcimy w ten sposób dziennikarzy czy redaktorów, to Matko Boska, bój się Boga. I co ta baba, przepraszam, powiem, że baba, no bo baba wykadywała takie bzdury, że naprawdę wstyd. Ja się normalnie wstydziłam za nią, wie pan. Raz, że nie wiedza do tyłu, myliła rok i tak dalej. Później jakieś nowe słowa, biliardy i inne. Cyrk, normalny cyrk. Co do pani, bo pani von der Leyen też tak samo proponuje odnośnie gazów, odnośnie ETS-u, chyba gazu przede wszystkim, państwa niech sobie jakoś poradzą, że my, oni bronią, panie Jacku, jak to się mówi całkowicie, tych lobbystów, bo ci lobbyści to z tego ETS-u to jest forca, to jest niesamowita forca. I oni cały czas dookoła chodzą, żeby tego nie ruszać, bo oni stracą konkretne pieniądze. To jest forca niesamowita, nam się nawet to w głowie nie mieści. Co do naszej wspaniałej opozycji, to dla mnie to Volksdeutsche. Volksdeutsche, niemiecka partia,
forsy od Niemiec nabrali, teraz muszą się przed nimi płaszczyć. O, to tak wygląda, jak oni by wzięli reparacje już dla siebie, część, wie pan. I to jest coś okropnego, naprawdę. Oni w ogóle nie dla mnie osobiście, tylko że nie mamy takiego prawa i Polska niestety inaczej to wszystko traktuje, bo oni w ogóle do parlamentu naszego nie powinni być dopuszczeni, bo dla mnie to może zdrajcy. Sprzedali naród, sprzedali kraj. To niech za przeproszeniem wychrzaniają, przepraszam za to słowo, na zachód. Co oni tu robią? Pani Bożenko, a jako mniejszość niemiecka? A jako mniejszość niemiecka, zgodnie z ustawą mogliby spokojnie kandydować. No dobrze, chwileczkę. A propos, jak pan mi przypomniał o mniejszości, jakie ma warunki i w ogóle status mniejszość nasza? A tam symetrii nie ma, nie było i to jest skandal, to w ogóle tak. To serio mówiąc, to nie ma, naprawdę. Ja mówię, zastanawiam się w ogóle, jak Polacy myślą. Boże, Polak, żeby żaden kraj, ja nie usłyszałabym od żadnego członka danego kraju, żeby się wypierał reparacji czy czegokolwiek, to jest racja. A po drugie, grają ciągle tą Ukrainą, ośmieszają się. Dzisiaj czytam, że 5 miliardów przekazują niby to Ukrainie, jeszcze całości nie przekazali, obiecali przecież w sierpniu czy kiedy 9 miliardów. I co? Oni robią normalne sobie, wie pan, Niemcy blokują wszystko, każdą decyzję, wszystko. A już co się dotyczy Polski, to już całkowicie, powiem panu. I dlatego musimy, to się musi zmienić. Może dojdzie do tego, że konserwatyści zdobędą w nowych tych przewagę, zobaczymy. Bo to jest niemożliwe. Oni rozwalą, ci Niemcy, Szwaby rozwalą Unię. Oni rozwalą całkowicie. A Putin będzie się cieszył. Cudownie będzie mu się żyło, że udało mu się. On i tak już się śmieje, że widzi, że truchleją. Oni zamiast się zastanowić nad tym, panie Jacku, co robić, żeby było lepiej, żeby z tym gazem unikł, to oni czekają na zbawienie, kiedy zaczął współpracować znowu z Niemcami. Mówię panu, koniec świata. Dlatego mówię, jak się Polacy naprawdę nie stukną w czambuł, przepraszam, że tak powiem, jak to się mówi, no, po polsku, bo to po polsku, to powiem panu, to naprawdę brać się za robotę, wybory, kontrola, wszystko, to ma grać. Polacy mają się, macie się zgłaszać. To ma wszystko grać. I wygonimy na zbity łeb tą partię niemiecką. Póki my żyjemy, ale słyszała pani, co powiedziała Leszczyna, codziennie 45 tysięcy umiera. Właśnie, a pani Leszczyna powiedziała 45 tysięcy codziennie, wie pan, ona ma 45 tysięcy mniej szarych komórek. Wie pan, mniej szarych komórek ma. Bo dla mnie ta temat. Kobieta, dobra. Pani Boże, ta kobieta kończymy, bo ja jeszcze muszę... tylko tyle pokazać. Powiem, że mamy matołów w opozycji, tempaków i mało ludzi wykształconych. Ciemnota. Generalnie jest tak, że już tam od 70 lat to już zostało stwierdzone. To miłego wieczoru. Generalnie tak spada. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego, pani Bożenko. Bardzo uprzejmie dziękuję. No właśnie, muszę koniecznie państwu pokazać, co powiedział marszałek Grodzki dzisiaj podczas konferencji prasowej na temat reparacji, dlatego że pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki przykrył temat reparacji i przy okazji whisky broniarza ginem. Przy czym to jest inny dżin. No to jest skomplikowane, ale to zaraz będzie wszystko jasne. Uwaga, telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, co dzisiaj na konferencji prasowej mówił o reparacjach marszałek polskiego Senatu, Tomasz Grodzki. Monika Drost, TVP Info. Panie marszałku, dziś spotkanie z przedstawicielem Niemiec. Chciałabym zapytać, czy na tym spotkaniu będzie pan przekonywał tego przedstawiciela, aby Polsce Niemcy wypłacili pieniądze za reparacje? Dziękuję. Pani redaktor, mamy bardzo bogaty program tej wizyty, natomiast trzeba powiedzieć jasno, kwestię reparacji wzbudził rząd. Mam wrażenie, że na potrzeby krajowej kampanii wyborczej, ale to rząd jest odpowiedzialny za to, żeby przedstawić kalendarium dyplomatyczne, kiedy złożą formalne noty, kiedy zwrócą się do międzynarodowych trybunałów, jeżeli będzie taka potrzeba i taki spór.
To jest kwestia polskiego rządu i jeżeli oni tego dżina z butelki wypuścili, są odpowiedzialni za to, jak to będzie przebiegać. Radio RMF, Mariusz Piekarski. Panie Marszałku, ale jeśli pan dostanie pytanie od przewodniczącego Bundesratu, czy polski Senat popiera roszczenia od Niemiec, to co pan odpowie? Panie redaktorze, co mamy popierać, jak odbyła się jedna konferencja na zamku, na którą notabene nie byłem zaproszony jako marszałek Senatu. To tak na marginesie. To jest niezwykły pajac. To jest niewiarygodny pajac. Jakby takiego pajaca nie było, to by go trzeba było wymyślić, tylko kto by to wymyślił. To jest nie do wymyślenia, że może być taki pajac i że on jest marszałkiem. Mam nadzieję, że nic złego mnie za te słowa nie spotka, ale nie wytrzymałem po prostu. No to jest niewiarygodne, to jest niemożliwe, to się nie dzieje naprawdę. A się dzieje. No właśnie, o to chodzi. Proszę szanownych państwa. No i w ten sposób marszałek Grodzki jednym dżinem, tylko to jest inny dżin, przykrył całą whisky Sławomira Broniarza. Dobra, krótka przerwa, jak już tak jesteśmy przy alkoholu, krótka przerwa i zaraz wracamy.